Jezu Chryste, mówisz do mnie, wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, to nie zachowa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dałem Wam przykład, abyście i wyczynili, jak ja Wam uczyniłam. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żebyś przez krzyż rękę swoją ścianę ucisnął. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec Tobie, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, bo Wasza rzecz. Cały lud zawołał: krew Jego na nas i na dzieci nasze. Za nas cierpią rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Niech co dnia bierze krzyż swój
Niech mi nasz Panie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Thank you.
Któryś z nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Thank you.
Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu się na podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarzy zakrywa. Zgardzony tak, iż mieliśmy to za nic. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Thank you.
8. Jezus poucza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żebyś przez krzyż na imię swoją światło uświęcił. A szło za nią mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały na nim. Idź, a od tej pory już nie grzesz. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
odważony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławione Tobie, żeby przez krzyż i niebo swoje ofiary odkupić. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy Was przeklinają i modlcie się za nich, którzy Was oczerniają. Jeśli Cię kto uwierzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli wierzy Ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto Cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który wierzy w Tobie. Jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie i Wy im czynicie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał na nim. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Thank you.
wielkich krzyża. Kłaniamy się Panu Jezu Chrystu, upokorzę Panu. Piłat, upewniony przez te krzyża, podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Kłaniam się Panu Jezu Chrystu i błogosławię go Bogu. Jeżeli umarliśmy na grzechy, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo Wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Jezusa Chrystusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć
zostaliśmy razem z nim pogrzebani, po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z nim włączeni w jedno, to tak samo będziemy z nim włączeni w jedno poprzez podobne zmartwychwstanie. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć na nim nie ma już władzy. Za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie na to nasze szczególne nabożeństwo, bardzo charakterystyczne.
osoby, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania. Wszystkim bardzo serdecznie jestem wdzięczny za ten czas, za przybycie, ale przede wszystkim za wspólną modlitwę. Mam nadzieję, że te przeżycia, któreśmy przed chwilą doświadczyli, pomogą nam nie tylko słowem, ale przede wszystkim wyobraźnią dotrzeć do tych najgłębszych treści, jakie dla nas, chrześcijan, w tym życiu są najważniejsze. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Thank you.